Siemano, dzisiaj kolejne gadanie. Mam nadzieję, że nie macie dość. Co widzicie? Co widzicie? Co widzicie? Pegazusa. Co to jest Pegazus? To jest coś, co bardzo dobrze wspominam z mojego dzieciństwa. To jest taki mój komputer, tak naprawdę. Początkowa konsola do gier. Po prostu genialna rzecz, która w swoim czasie miała swoje bardzo dobre lata. Powiem tak. Z gier było ich bardzo dużo. Na genialnych kasetkach, ale zacznijmy od kontry. W kontrze najlepiej się grało w dwie osoby. O co? Dlaczego? Dlatego, że było można się pobawić tak naprawdę, a nie to, co jest teraz na PC-cie, jeden monitor i co, i się bujacie. Jest po prostu gra zespołowa, tak samo jak było inne rzeczy po prostu. Ja uwielbiam te gry stare. Nie obchodzi mnie, że to jest grafika 2D, która po prostu wymiata lepiej niż te wszystkie nowe Battlefieldy czy jakieś tam inne shity, które zżerają tylko pamięć i nic więcej. Powiem tak, kontra Battlefield. Kontra 10 Battlefield truja. No sorry, to jest moje zdanie i nikt tego nie zmieni. Kolejne są takie typowe Mariowe rzeczy. Czyli zbieraj, zabijaj i tak dalej. O tych kasetach mówiłem. One są po prostu, ja jeszcze mam je, ja pokażę je w następnym filmiku, bo to jest taki filmik taki wprowadzający. Powiem wam, że ja tych kaset może nie mam aż tyle, ale kilkanaście mam na pewno i są różne tam są gry, takie jak Robin Hood, Tanki, Ojciec Chrzestny. No gry po prostu takie, których w ogóle wy na pewno nikt, większość z was po prostu nie zna. No tu jak widzicie Mario, ale Mario to każdy zna. No i jakaś tam podróbka Mario. Albo to też Mario, nie wiem. Po prostu znalazłem SS-a i tak stwierdziłem, że a co tam, pokażę. 2D Rules. A to jest po prostu gra. Powiem tak, to jest ojciec World of Tank. Czemu? Domyślcie się. World of Tank to jest po prostu... To są po prostu moje tanki z dzieciństwa, tak naprawdę... Różnią się tylko graficznie i niczym więcej, bo tutaj to była naprawdę dobra gra. I można było grać w dwie osoby i broniło się orzełka z tego co pamiętam, ale po prostu no ja uwielbiałem tę grę. Potrafiłem z siostrą siedzieć na tych wszystkich kontrach World of Tank, tego typu właśnie, czyli tankach, godzinami. Dobra, następnym razem może uda mi się odpalić tego mojego Pegasusa i pokazać wam jak się grało w takie gry. Do zobaczenia i trzymajcie się ciepło.